Dzień dobry. Już wiele razy to ujęcie nieraz pokazywałem, a dzisiaj chcę Wam pokazać, jak to wygląda o zmierzchu. I tutaj zauważcie, jak ta, na tej ulicy zrobili takie bumpy, żeby ludzie szybko nie mogli jeździć samochodem. Trzeba tutaj zwolnić, bo można wypaść z trasy. I przed chwilą tam było taki bumper, jeszcze tutaj za chwilę będzie i Wam pokażę. Za chwilę tutaj będzie ten bumper na ulicy zrobiony z asfaltu. Jeszcze chwila. To trzeba przy tym zwolnić, bo można wyskoczyć. O tutaj właśnie, tutaj widać właśnie takie robią. Tutaj na tych, nie na głównych ulicach, ale na bocznych. Tutaj górą idzie droga szybkiego ruchu, a na górze jest ten most taki wysoki, dlatego że pełnomorskie statki pod nim tutaj pływają, bo tu blisko jest zaraz port na rzece Fraser. Także to tak wygląda. A teraz chciałbym powiedzieć na ten, na wiele różnych tematów, bo przed chwilą przeczytałem jeden komentarz jednego pana, który widzę, nie znam go, ale dał komentarz taki, że jestem w Kanadzie ponad rok i nie chcę już wracać do Polski. I także powiedział, żebym się nie przejmował tymi różnymi komentarzami, żebym dalej kontynuował swoją pracę, co robię, bo niektórzy po prostu celowo takie uszczypliwe komentarze dawają. Także pierwszy raz go tutaj widzę na YouTube, dał ten komentarz i dlatego chciałbym go tutaj też zacytować, co przed chwilą zrobiłem. Nie wiem, przepraszam, w jakim rejonie Kanady on jest, czy tu w Vancouver, czy w Toronto, nie mogę nic powiedzieć, bo niedawno tutaj do mnie napisał. Oczywiście w komentarzu. Nie znam kto i co. Na jakich zasadach tu przyjechał, nie wiem w ogóle. Tylko tyle wiem, że jest i chce tutaj zostać w Kanadzie. Jest mechanikiem. Teraz następny temat, co chciałem zaznaczyć, że Polska rzeczywiście leży w bardzo trudnym terenie geograficznym i historycznym, dlatego że to nie jest ciągle tam coś się w Polsce dzieje. Nie było takiego okresu spokojnego, jak jest w Kanadzie. Jest życie spokojne, bez żadnych stresów. Tak jak teraz czytam, wiele się dzieje na temat Żydów w Polsce, po prostu mienia żydowskiego w Polsce. Żydzi po prostu dopominają się o zwrot mienia tego w formie oczywiście pieniężnej. Także gdy wtedy, gdy dojdzie do takiej sprawy, to rzeczywiście Polska nie będzie stać na zapłacenie tych odsetek, tych odszkodowań. Także no, dziwne to dla mnie troszeczkę, dlatego że Polacy się bardzo cieszyli z wizyty Wielkiego Brata w tamtym roku, co odwiedził Polskę, i Polacy się cieszyli, że jednak ktoś za Polską jest, a to się teraz właśnie widzę, że to czyste mydlenie oczu, bo ja to w tej chwili zauważyłem, o co tutaj chodzi, ale nie mogę się na ten temat bardzo wyraźnie wypowiadać, bo niestety moje wideo może być skasowane. Możecie się tylko domyśleć, co chciałem w ten sposób powiedzieć, że Polska po prostu została bez przyjaciół, tak bym powiedział. Po prostu nie ma już wielkich przyjaciół.
Więcej przyjaciele są tylko, jeżeli widzą swoje pieniądze. Tak, w taki sposób bym to stwierdził. Także najlepiej myśleć tylko o sobie, nie liczyć na czyjąś pomoc, bo można się bardzo przejść, tak jak i w tym wypadku. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, o czym ja wam chciałem powiedzieć, bo więcej na ten temat nie mogę powiedzieć. Niestety polityczne sprawy na YouTube nie mogą być powiedziane. Wielu z was na pewno wie, o czym, o kim mówię, także dobrze. Wiem, że wielu Polaków było bardzo za tą pomocą tutaj z tej strony, za oceanu, ale niestety ta pomoc, jak teraz widzę, okazała się złudna po prostu i nieprawdziwa. Także Polska jest właśnie, zawsze była w tej centralnej Europie i dlatego to miejsce między wschodem i zachodem, między młotem a kowadłem, tak samo jak i teraz problem z Unią Europejską w Polsce. Dlatego, że Polska nie przyjmuje emigrantów. I to może być też ciekawy sposób, bo państwa zachodnie nie chcą do tego dopuścić. Chcą zmusić Polskę, żeby przyjmowała emigrantów, a te, jak długo tak może być, to nie wiadomo. Ja myślę, że nie, to nie może być w nieskończoność. Albo opuścimy Polskę, Unię Europejską, albo zgodzimy się na warunki Unii Europejskiej. Także to jest temat bardzo ciężki i trudny. Tutaj przyjechałem pod sklepy, już jadę. Teraz jeżeli się mówi o emigracji, tak jak na początku mówiłem, że ten pan przyjechał do Kanady pierwszy rok i już nie chce wracać, po prostu zobaczył różnicę między Polską a Kanadą, że tutaj jest jednak życie spokojniejsze. Ale emigracja to jest tak jak będzie on zobaczy metro i jedzie na górze, na wysokich słupach. Emigracja to jest tak jakby wsiąść właśnie do tego metra w czasie ruchu. To jest właśnie emigracja. Emigracji nie można sobie tak kompletnie zaplanować na 100%. Po prostu jest moment, kiedy możemy tę emigrację zrealizować i tylko wtedy nam się to może udać, ale to nie jest tak bardzo proste, dlatego że wsiąść do pędzącego pociągu nie zawsze każdy potrafi. I to ciągnie za sobą pewne ryzyko. Jeżeli noga nam się podwinie, to niestety po prostu nie uda nam się wskoczyć do tego pociągu emigracyjnego, jak to pragnę zaznaczyć. Także nigdy nie jest. Trzeba wyczuć ten właściwy moment, kiedy ja mogę emigrować, jeżeli w ogóle tylko chcę, jeżeli tylko mam emigrować po to, żebym po prostu pokazał innym, po prostu to trzeba mieć w sobie już konkretnie plany, bo jeżeli nie mamy takich planów, to po prostu musimy się zdecydować kompletnie na ułożenie sobie nowego, kompletnego życia w innym kraju, a to też nie należy do łatwych i nie każdy sobie na to może pozwolić, po prostu ze względów ekonomicznych, pieniężnych i nie tylko, i ze względów rodzinnych, także to nie jest taka prosta sprawa, bo to nie jest emigracja do Anglii z Polski, czy do Anglii, do Francji, czy do Niemiec, ale tam pracujecie, zarabiacie,
ale po pewnych latach wracacie do Polski. Oczywiście jest pewna część ludzi, którzy pozostają na stałe, ale tych ludzi jest bardzo mało. Ale zostać na stałe w Europie czy w Anglii, to ten też nie jest rozwiązanie, dlatego że będą zawsze patrzeć na was jak na Polaków. Nigdy nie będą patrzeć na was jak na Anglików czy Niemców po prostu, bo to jest Europa i niestety te podziały były i zawsze będą. Inaczej tutaj w Kanadzie i w Ameryce, chociaż kiedyś też tutaj było całkowicie inaczej, teraz jest inaczej, też wiecie, się pogorszyły sytuacje, nawet ekonomiczne, czy nawet w ogóle na każdym kroku. Także kiedyś było dużo inne życie tutaj w Kanadzie i w Stanach niż teraz, ale mimo wszystko porównania tych wszystkich minusów i plusów, to niestety życie tutaj za oceanem jest dużo łatwiejsze i lepsze niż w państwach europejskich. Kto tu był, to się z tym zgodzi, jak tutaj. Kto nie był, kto jest tylko w Europie, to niestety nie ma żadnego pojęcia, jak wygląda życie w Kanadzie. Także to tyle chciałem zaznaczyć na dzisiaj. Jest piękna pogoda, zrobiło się lato, cały tydzień jest bardzo gorąco, temperatury do plus 30 stopni dochodzą, także jako na Vancouver to jest piękne, piękne miejsce do życia, kiedy jest słońce i słońce świeci i jest ciepło. Jest jedno z najpiękniejszych miejsc na świecie, tak jak zawsze Vancouver jest klasyfikowany jedno z najbardziej najpiękniejszych miast na świecie, gdzie można mieszkać. Także to tyle, co dzisiaj chciałem wam powiedzieć i zapraszam na następne filmy.